Witam serdecznie, Karol Filarski, Autos. Dzisiaj jesteśmy w kwaterze głównej Kamena Rally Team. Są ze mną zawodnicy zespołu. Tomasz Białkowski, kierowca. Tarek Baśkiewicz, pilot. Startujecie w klasie T4 w rajdach pojazdem typu UTV. Jakbyście mogli naszym widzom wytłumaczyć, co to jest T4 i co to jest UTV. Macie tu Państwo za nami dwa pojazdy typu UTV. Jest to Polaris RZR Pro XP. Jest to pojazd wyposażony w silnik o pojemności niecałego litra, o ogromnym skoku zawieszenia, poszerzony. Jego zalety, no na pewno lekkość, zwinność, duża moc i ogromny skok zawieszenia, o czym już wspomniałem wcześniej. Pojazdy rajdowe są wyposażone w różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, tak jak klatka, siatki boczne, pasy bezpieczeństwa, inne fotele. Jest tutaj parę takich rzeczy zmienionych, które do rajdów są wymagane i to jest chyba taka najczystsza forma pokazania tego pojazdu, to jest właśnie to, co tutaj stoi za nami. Rozumiem. Darku, pytanie do Ciebie. Klasa T4 w rajdach cross country. Jakbyś mógł nam wytłumaczyć, co to właściwie jest? T4 jest to klasa pojazdów lekkich, takich seryjnych. Jak widzicie, ten pojazd wyróżnia się na tle aut terenowych, jest nieco mniejszy. T4 jest to taka klasa najbardziej dynamiczna w całych rajdach cross country. Ona najszybciej się rozwija, najwięcej tych pojazdów startuje w każdym rajdzie, więc mamy największą konkurencję. Nasz pojazd w tym sezonie został przygotowany już do Pucharu Świata, czyli spełniamy te najwyższe progi bezpieczeństwa, progi techniczne, które zakłada regulamin FIA. Pojazd jest zbudowany już na taką topową rajdówkę, która również spokojnie poradziłaby sobie w rajdzie Dakar. Co tu jeszcze warto zaznaczyć, ten pojazd zgromadził w sobie części praktycznie z całego świata, bo są tu części zaaplikowane z Polski oczywiście, są z Portugalii, są z Francji, są ze Słowacji, także to jest zlepek tych wszystkich najlepszych części ze świata, które, jeszcze ze Stanów oczywiście, dużo części, bo te pojazdy są produkowane ogólnie w Stanach i tam ten aftermarket nawet jest dosyć szeroko rozbudowany. I są tu topowe części włożone na ten moment. Jest to według nas i według większości raczej ludzi, którzy znają te pojazdy, jest tutaj top topów włożony w ten pojazd. To może zacznijmy po prezentacji od najważniejszego pytania chyba. Jak to wszystko się zaczęło? Siedzicie sobie w biurze, jesteście biznesowo związani, prowadzicie działalność i nagle wstajesz od biurka, mówisz, dzisiaj będę się ścigał? No nie jest to tak. Raczej chyba takie rzeczy się nie zdarzają. Ja ścigam się w rajdach już od 2011 roku, gdzie początkowo jeździłem quadem. Później z Darkiem w 2013 roku zaczęliśmy jeździć pojazdem tego typu właśnie UTV. Braliśmy udział w mistrzostwach, nie to był wtedy Puchar Polski, rajdów przeprawowych, gdzie bardziej taplaliśmy się może w błocie, jeździliśmy w takim bardziej trudnym terenie technicznym, gdzieś między drzewami, duże dziury takie, gdzie trzeba było wjechać, odbić pieczątkę, tak to wyglądało. No ale w 2017 roku wyszedł nowy model pojazdu, którym żeśmy jeździli i on już się tak nie nadawał za bardzo do takiego błota typowego, bardziej nadawał się do wyścigów, więc stwierdziliśmy razem, że tak, podejmujemy rękawice i przechodzimy level wyżej i zaczynamy się ścigać, a nie tylko taplać w tym błocie. Jest to już kilka lat, gdzie razem współpracujemy, no tak jak sam Karol wspomniałeś, nie tylko na stopie rajdowej, ale również firmowej, bo jesteśmy razem w tej samej firmie, ale również
te godziny spędzane popołudniami też często razem, wspólne ogniska, grille i takie rzeczy. No jesteśmy przyjaciółmi od wielu lat i gdzieś tam to się nie zmienia. Mamy ze sobą oczywiście też naszych przyjaciół z naszego serwisu, którzy są z nami w serwisie, którzy zawsze nas wspierają, są z nami na rajdach, pomagają nam w garażu. Długi czas nawet korzystaliśmy z garażu naszego przyjaciela. A teraz już tak przyszedł czas gdzieś tutaj sobie zrobić swój taki kącik, ponieważ tych naszych zabawek i tych rajdówek jest coraz więcej. No i to się tak pomału rozwija, więc gdzieś tam szukaliśmy właściwie nowego garażu, no i tak trafiliśmy tutaj. Zanim doszliście do tego najwyższego poziomu i ścigacie się z najlepszymi tego świata, to przeszliście dosyć długą i krętą drogę w tym rajdowym świecie. Powiedzcie mi taką rzecz, czy macie takie wspomnienia, takie momenty, które wywołują uśmiech na twarzy? Czy są rajdy, które lubicie bardziej lub miło wspominacie? Na pewno w karierze każdego zawodnika występują te momenty, które tak się najbardziej pamięta, najczęściej się do nich wraca. Takie najważniejsze momenty to są te tytuły roczne, które bardzo ciężko jest osiągnąć, ponieważ jest to zbiór tych wszystkich startów, tego całego przygotowania rocznego. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie w sezonie przegraliśmy tytuł Mistrza Europy zaledwie o 2 sekundy, więc to są takie momenty, które ciężko zapomnieć i które strasznie bolą, i te 2 sekundy wtedy naprawdę mają znaczenie takiego przysłowiowego złota. Więc wydaje mi się, że wspólne wchodzenie na podest, na podium, podnosząc trofeum za pierwsze miejsce, nasz hymn, nasza flaga, to są takie momenty, z których jestem bardzo dumny. Jestem dumny z tego, że budujemy taki zespół wraz z naszymi przyjaciółmi, więc jakby ta celebracja też jest wspólna, nie jest to taki sukces wyjęty tylko zawodników, którzy siedzą w pojeździe, bo bez naszego supportu, bez grona osób, które przyczyniają się, tak jak również ty, Karol, i twoja firma, pozwalają nam realizować te nasze cele, które z roku na rok sobie podnosimy, ale czujemy się, mamy to przekonanie w sobie, że stać nas na dużo więcej, więc z każdym rajdem chcemy to udowodnić. Jest to strasznie trudne, zwłaszcza gdy przechodzimy na kolejne levele, w tym roku Puchar Świata. Jest to dla nas na pewno ogromny krok w naszej karierze. O tym jeszcze sobie porozmawiamy, bo mamy jeszcze trochę czasu. Natomiast chciałem zapytać Tomek ciebie, bo gdzieś w naszych rozmowach kuluarowych pojawiła się Turcja jako ten rajd, który wywołuje mieszane uczucia. Powiedz mi, jak to tam wyglądało? To jest, Karol, bardzo dobra odpowiedź na twoje pytanie, bo nie zawsze jest tak, że te rajdy, które się wygrywa, są dla nas tak aż bardzo znaczące i takie, że zostają w pamięci. Są rajdy, które się wygrywa ciężko i one właśnie chyba najbardziej zapadają w pamięci, i to jest bardzo dobry przykład, ta Turcja, o której już wspominałem ci pewnie ze 100 razy. Był to bardzo długi rajd, naszpikowany niebezpiecznymi sytuacjami, gdzie 600 km jeździliśmy po stromych zboczach, gdzie urwiska były po 500 metrów. Poziomy zmieniały się z kilometra na kilometr. Potrafiliśmy być na 200 metrach, a pół godziny później na 4200 metrów nad poziomem morza. Więc wahania, ciśnienia niesamowite i w ogóle warunki tam jezdne były bardzo złe. Bardzo złe, bardzo źle się tam jeździło. Sama nawierzchnia zmieniała się co kilkaset metrów. Łatwo było to rozpoznać po kolorze gruntu, po którym się poruszaliśmy. Była to z reguły skała. Były niebieski kolor, to pamiętam, że nie trzymał w ogóle. Na czerwonym mieliśmy dobrą trakcję. Były żółte, różne były tam te grunty, ale
ciężko było to opanować gdzieś tam w zakrętach, gdzie na zakręcie zmieniała się właśnie ta przyczepność. To było chyba takie największe zagrożenie. No i tam, nie wiem, czy oni mają trochę inny styl jazdy, że nie było żadnych zabezpieczeń, absolutnie, a zagrożenie było naprawdę ogromne. Dlatego my wygraliśmy ten rajd. Mieliśmy bardzo ciężko, trafiliśmy również na dobrych zawodników, z którymi się walczyliśmy właściwie do końca. Wygraliśmy ten rajd i to było chyba nasz ostatni występ w Turcji, chyba że nie wiem, kto nas by do tego namówił, żeby znowu się tam pojawić. Darku, dla Ciebie jako dla nawigatora presja jakby jest podwójna, bo Twoje pomyłki mogą bardzo dużo zespół kosztować. Powiedz mi, jak się przygotowujesz do rajdu, jak wygląda nawigowanie, jak wyglądają Twoje patenty na to, żeby się nie pomylić? Na pewno dla mnie najważniejszym elementem jest skupienie. Niestety w trakcie rajdu jest tak, że ilość bodźców, które na nas napierają, jest ogromna i trzeba znaleźć na pewno taki balans, gdzie musimy mieć tą przestrzeń głowy taką luźną, swobodną, a zarazem przeznaczoną tylko na sfokusowanie się, na skupieniu się już takim totalnym na roadbooku. Tak, to jest ogromne takie poczucie, ogromne poczucie odpowiedzialności. Jeden zakręt, jedna krzyżówka źle odczytana, źle przekazana informacja może zaprzepaścić cały rajd. No właśnie, bo mamy tu przygotowanego roadbooka z waszego rajdu. Zastanawialiśmy się, czy rola nawigatora w zespole rajdowym to jest, polega tylko na tym, że czytam zakręt w lewo, zakręt w prawo, czy jednak mimo wszystko jest jakiś jakby większa trudność w tym wszystkim. Jak ty to widzisz, powiedz? Uważam, że w ogóle najtrudniejszym elementem to jest komunikacja z kierowcą. Uważam, że w naszym przypadku nasz zespół powstał na bazie długoletnich wspólnych wycieczek, wyjazdów, później offroadu, kolejnie Pucharu Polski przeprawowego i cały czas gdzieś ta rola kierowca-pilot była naturalną rolą. A pamiętasz, Darku, jak kiedyś zawiodła nas komunikacja i musieliśmy sobie na migi pokazywać, gdzie skręcić i jak jechać, ile do zakrętu, ile do sytuacji, czy jest jakaś przeszkoda po drodze, czy dołek, czy hopa, czy cokolwiek. Jak sobie poradziliście? Bezbłędnie. Dojechaliśmy. Na pewno było trudniej, ale takie sytuacje się zdarzają. Jednak mamy pojazd bez szyby, warunki atmosferyczne, woda, przejazdy przez rzeczki, bądź jakiś taki trudniejszy teren, kurz. Często powoduje to, że ta komunikacja jest utrudniona. Ale to, tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że to doświadczenie i te lata wspólne spędzone w pojeździe, bo już rajdowo, jak myślisz, ile kilometrów zrobiliśmy? 60 tysięcy? Takich rajdowych kilometrów przejechanych razem, plus wszystkie nasze wyprawy, które też bardzo lubimy i które też opierają się głównie na nawigacji, bo staram się jednak jeździć tymi drogami polnymi, powodują to, że się ucieramy i ten język komunikacji jest bardzo istotny. To są takie detale, o których ja wiem, jak Tomek reaguje i wystarczy, że zaczynam coś mówić, to już widzę reakcję na gaz. Więc mamy jeden wspólny cel, chcemy wygrać ten rajd, więc każdy z nas stara się zrobić wszystko najlepiej, jak potrafi. Najbardziej przebiegle, najbardziej profesjonalnie, najbardziej wykorzystując tą wiedzę, którą gromadzimy. Nie kłócimy się, potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy się podbudowywać w trakcie, bo często jest tak, że różne sytuacje dzieją się na trasie, na przykład przestrzelony zakręt bądź jakaś niebezpieczna sytuacja, wtedy tempo u Tomka, jego pewność siebie też spada i tu też moją rolą jest też podbicie tego, żeby jak najszybciej wrócić do tej optymalnej, tej najlepszej formy. I tak samo w drugą stronę, jak ja popełnię błąd, no to tutaj nie zżywamy się na sobie, tylko wręcz odwrotnie, bardzo szybko budujemy tą pewność siebie, żeby odbudować to i jechać dalej w jak najszybszym tempie.
pewne rzeczy, wiesz, w pojeździe jest nas dwóch, no jak jeden popełni błąd, to obydwoje popełniamy błąd, no nie możemy mieć do siebie pretensji, no bo każdy kiedyś popełni błąd, ja również, więc to takie naturalne u nas jest, nie ma jakichś spin. Jakie kompetencje powinien mieć kierowca rajdowy inne, aniżeli zwykły kierowca z kategorią B czy C? Jest jakby dwa rodzaje kierowcy rajdowego. Jest ten, który ma po prostu talent i odkrył to w sobie, w swojej jeździe, a drugi kierowca może być taki, który jest w stanie się tego nauczyć, wyuczyć pewnych zachowań, a właściwie odrzucić zachowania typowe dla 99% kierowców. Mówię tu na przykład o zakręcie, w którym jeżeli auto wpada w poślizg, właśnie te 99% kierowców z reguły ma odruch wciśnięcia hamulca. To jest takie naturalny system obronny człowieka. Przed strachem zawsze się wycofujemy przy zagrożeniu, a no, kierowca rajdowy powinien już mieć ten odruch taki, że jednak wciska gaz do dechy, nie? No właśnie, bo każdy szanujący się kierowca cywilny, nie widząc, co jest za zakrętem, zwyczajnie po prostu zwolni i powoli z niego wyjedzie. W waszym przypadku jest to często tak, że zawsze jest tak, że prędkość na wyjściu zakrętu ma być większa niż na wejściu. Powiedzcie mi, nie ma takiego momentu zawahania, przerażenia, co jest za zakrętem? Raczej nie. No, dobry kierowca rajdowy powinien jechać, to co ja zawsze powtarzam i zawsze ustalamy to gdzieś tam przed rajdem i zawsze sobie to przypominamy z Darkiem, że jedziemy to, co widzimy. Czyli jak nie widzę, to nie jadę na pełnym gwizdkiem, bo chodzi o to, żeby nie stwarzać momentu zagrożenia, żeby nie dopuszczać do tego. Takie sytuacje, że wiesz, że może być zagrożenie, rozwiązujesz przed zakrętem. Czyli odpuszczasz, no bo nie warto. No, jesteśmy żywymi organizmami i zrobić sobie krzywdę jednym zakrętem, żeby tu pokazać, że jestem super kierowcą i ja tu wejdę, bo nie widzę, ale będę tu najszybszy na tym odcinku. To muszę, nie ma żadnego. Może dodam jeszcze taką informację dla naszych oglądających. Rajdy cross country polegają na tym, że nie mamy możliwości zapoznania się wcześniej z trasą, więc ten odcinek, który przejeżdżamy na czas, jest to odcinek, który pierwszy raz w życiu zazwyczaj mamy z nim kontakt. Ja otrzymuję tą książkę drogową, roadbooka. Tam mam wypisane informacje oczywiście na rozjazdach, lewo, prawo, ale oprócz tego jest szereg dodatkowych informacji, czyli na przykład na tym zakręcie nie ścinaj, ponieważ wystają jakieś niebezpieczne elementy. Na przykład są to ścięte drzewa, bądź są to jakieś głazy. Więc ta informacja bardzo dużo wnosi do naszego bezpieczeństwa i do decyzji, z jak dużą prędkością Tomek wejdzie w zakręt. Wyjdzie z zakrętu. Tak, wyjdzie z zakrętu. Samo to, że tą trasę zazwyczaj pokonujemy raz bądź dwukrotnie, to już drugi przejazd jest znacznie szybszy, już jest pewniejszy, już zapoznaliśmy się z tą trasą. Ale przy rajdach takich dłuższych zazwyczaj jedziemy jedną trasę raz i wtedy jedzie się 100% raz na trasie, której się nie zna. Więc w tym momencie poczucie tego bezpieczeństwa, czyli dowiezienia nas w całości, pojazdu w całości, żeby był gotowy na kolejny odcinek, jest bardzo istotne, więc tutaj można na jednym zakręcie po prostu stracić wszystko. Więc to hasło jedziemy to, co widzimy, ma ogromne znaczenie, bo często za górką naprawdę może być wszystko. Łącznie z żółwiem bądź żubrem, więc zwierzęta również tutaj nam stwarzają takie małe figle.